Cześć ludziska, z tej strony Maksim. Witam Was w 15 minutówce poświęconej Binary Domain. Jak zaraz zobaczycie, jak prezentuje się ta gra. Jest to strzelanka TPP. Chwila, ja sobie tutaj użyję przycisku i zacznijmy walczyć. Zobaczycie, jak to tutaj wygląda. Ja jestem gdzieś, ja wiem, z jakąś godzinkę gry za sobą mam. Jeżeli chodzi o techniczny aspekt tej gry, jest naprawdę całkiem fajnie. Można powiedzieć, że ona troszkę tak przypomina, jeżeli chodzi o nie tyle klimat, ale o samą mechanikę gry. Ona troszkę przypomina jakby złożenie takich tytułów typu Lost Planet 2 z Vanquishem. Z tym, że mamy tutaj też oczywiście nowe rozwiązania. Ja tutaj się pozbywam tych cyborgów za tej tarczy. Ja widzę, zaraz tutaj nowa ekipa przyjdzie do rozpieprzenia. Także za momencik dowiecie się dalszej części tutaj. Ja tak będę troszkę przerywał, bo się będę skupiał. Shock Troopersi tutaj na mnie napieprzają. Ogólnie walczymy tutaj z cyborgami, ja nie będę Wam fabuły opowiadał. Oprócz tego, że strzelamy, oczywiście mamy tutaj czy granaty, czy możliwość chowania się tutaj za zasłonami. Ja w tej chwili jestem starczą. Akurat ten kawałek gameplaya trzeba starczą robić. Zdobywamy tutaj odpowiedniego expa. Jak widzicie, cyborgi, jeżeli strzelimy im w nogę, one się tam jeszcze gdzieś czołgają. Oczywiście punktowanie w stylu headshoty itp. itd. są ok. Tutaj gościu do nas wali tak naprawdę z tego karabinu tutaj za zasłonę. Mamy też możliwość kontaktowania się z naszym gościem, wciskając L2 tak naprawdę. W tej chwili nie chce ze mną gadać, ja tutaj zaraz będę starał się przejść do przodu, żeby rozpieprzyć tutaj tego gościa. Strzelajmy po nogach. Jak widzicie, technicznie naprawdę fajnie zrobiony tytuł. Teraz pokażę Wam właśnie kawałek tutaj możliwości wydawania rozkazów. Możemy kazać naszemu ziomkowi tutaj czy stanąć, czy się przegrupować, czy odwrót, czy tak naprawdę ruch do przodu, mów. Tak samo też odbywa się tutaj różna gadka między tymi, taka luźna gadka między tymi dwoma ludźmi, przynajmniej tutaj na początku. Nie wiem, jak to się dalej rozwinie, z kim dalej będę tutaj śmigał w tej grze, nie mam pojęcia. Klimat jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj z tymi cyborgami ostro się trzaska. Jak widzicie, modele postaci też są dość fajnie zrobione. Sega dość dobre robi gry, jeżeli chodzi o gry tego typu. Mamy tutaj jakieś olbrzymie roboty, inne tego typu tałataństwo. Ten świat tutaj przedstawiony w tej odległej przyszłości, można powiedzieć, bo akcja się dzieje w 2080 roku. Jest dość fajnie tutaj to uniwersum ukazane. Całkiem fabule nie będę Wam opowiadał, bo nie chcę Wam spoilerować. Jeżeli dostaniecie ten tytuł w swoje ręce, to wszystkiego się dowiecie. Jak widzicie, jesteśmy pod ostrzałem. Ja specjalnie nie skipuję tego, żeby pokazać Wam kawałeczek tutaj tego klimatu. Zaraz zobaczycie, co tutaj się będzie dalej działo. Dość przewidywalna akcja.
Ale jak widzicie, wszystko naprawdę fajnie klimatycznie zrobione w takim filmowym stylu. Skipnijmy to, tutaj tą cutscenkę i śmigamy dalej. Oczywiście tutaj trójkąt wskazuje nam jakby to, co mamy teraz robić. Odzywamy się do naszego gościa. Muszę sobie chwilę pogadać. Dobra, niech sobie pogada i zasuwamy dalej. Oczywiście nasza postać też umie pływać. Tutaj jak widzicie na D-padzie możemy się przełączać pomiędzy poszczególnymi brońmi, czy granat, czy pistolet typowy, czy różne rodzaje spluwek. Coś się dzieje, jakiś pojazd zapiernicza. Ok, i przywitajmy tych cyborgów. Są jeszcze latające, ja specjalnie się przełączę w snajperkę, żebyście widzieli, jak też wygląda tutaj snajperka. Oczywiście możemy wstrzymywać oddech na moment, jak to bywa w przypadku snajperek. Trzeba uważać też na... No, troszkę mi tutaj przeszkadza, strzelając we mnie, ten większy ziomek. Mamy też typowo rzecz, jeżeli chodzi o ładowanie tej broni. Mamy specjalne ataki, mamy możliwość rozwijania tych broni tutaj przy swoich zdolności, znaczy swoich zdolności, dodatkowych rzeczy. Możemy tutaj kupować w sklepach różne rzeczy. Zaraz zobaczycie, jak to tutaj wygląda. Ja się przełączę na karabin. Za moment. Tylko wykończę tutaj ten poszczególny cel. I może naładujmy tutaj tą naszą broń i spróbujmy odpalić tego motherfuckę większego. Wiązkę, jak widzicie, na chwilę staje się gościu zamroczony, ale jeszcze tutaj musimy tego cyborga załatwić. Dobra, przeładujmy. Jak widzicie, kredyty nam się jakieś zbierają, które są potrzebne w tych sklepach. Mam nadzieję, że zobaczycie później, o co chodzi. Dobra, rozpieprzyliśmy go. Zaraz sobie zmienimy broń. Jak to bywa w japońskich grach, oni mają manię na punkcie dużych mieczy, dużych broni, dużych pukawek. Także idziemy z taką wielką lakukaraczą. Chwilowa, następna cutscenka. I mamy Guardian Lancera. Takiego dużego robocika. Także jak widzicie, akcji co nie miara. Oczywiście gra posiada trofea. Poznajemy, widzę, następną kompankę. Okej, skipnijmy tą cutscenkę, żeby wam nie spoilerować zbytnio. Tom też. I Tom też. Także jak widzicie, cutscenek prowadzących nas akcję jest dość trochę. Opowiadających tą fabułę. Ja wiem, że bardzo dużo ludzi ceni sobie ten tytuł. Ja zbyt mocno się nie chcę wypowiadać, bo tak jak mówię, jestem dopiero gdzieś półtorej godziny tutaj gameplayu, może godzina, nie wiem. Tak około. Widzicie teraz rzeczy, których ja jeszcze nie widziałem. Teraz widzę je po raz pierwszy. O, na potwierdzenie moich słów akurat jakaś padła trofka, że jestem w drugim chapterze. Skipnijmy sobie tą scenę. I już widzę, że tutaj mogę sobie poprzeglądać tutaj tych ludzi. Ok. Dwie osoby mogę sobie do zespołu wziąć. Gościu z shotgunem tutaj. Gościu od materiałów. Weźmy sobie i tą laskę. Ok, niech będzie taka grupa trzyosobowa. Czyli rozdzielamy się. Czyli w tym momencie będę
zarządzał, można powiedzieć, dwuosobową ekipą, a nie już tym dużym negro, afroamerykaninem. Dobra. Ok, jak widzicie, już nie mam tej zbroi. Przedzieramy się. Zobaczymy, co nas ciekawego tutaj spotka. Gościu sobie musi pogadać razem z laską. Jak widzicie, mogę odpowiadać tutaj na ich pytania. Nie wiem jeszcze, czy to tutaj ma duże znaczenie, czy odpowiadam tak, czy nie, czy wszystkie jakieś formy odpowiedzi z mojej strony. Zbyt krótko gram, żebym po prostu wiedział, czy ma to jakieś znaczenie. Tak jak mówię, jak ktoś grał dłużej, bardzo proszę o uzupełnienie tych informacji, na pewno komuś się przydadzą. Zaraz zobaczycie sklepik, jak wygląda. Ja mam troszkę tych kredytów. Wchodzimy do sklepiku. I jak widzicie, tutaj mamy tak, albo shopping, czyli możliwość zakupu. Możemy kupować czy apteczki, gdzie po prawej stronie mamy pokazane Dan, File i Charlie, ile ma apteczek, 3x3 każdy z nas ma. Tutaj mamy amunicję, tutaj możemy sobie kupić skrówkę i bosty do obrony, do życia i tu też do bazowego życia. Jest tego dość trochę. Ja sobie wykupię jakiś tam boost. Ok. Tyle starczy. Tam chyba sobie nawet jedno miejsce w apteczce poszerzyłem, nie jestem pewien. Dobra, wejdźmy tutaj teraz do upgrade'ów. I tu widzicie tą naszą pukawkę. Naszą, jednego z naszych gości i drugiego z naszych gości. My sobie wejdźmy na swoją osobę. I jak widzicie, możemy sobie wykupywać tutaj różne udoskonalenia, czy zwiększyć siłę ognia, czy zwiększyć celność, czy zasięg. Jest tego dość trochę. Czy zwiększyć pojemność magazynków, co teraz właśnie zrobiłem. Oczywiście możemy tak samo tutaj reszcie wykupywać takie rzeczy. Ale skończmy, żeby nie przedłużać tutaj za bardzo tego filmiku. I śmigamy dalej gdzieś z akcją. Nasi już sobie tutaj pobiegli. Ok. Ok. Widzieliście, mogłem wybrać, że rozkaz strzelania, bądź też zaczekać, żeby ich jakby w tą zasadzkę wprowadzić tutaj. Trzeba uważać też na naszych. Ja przed chwilą postrzeliłem babkę. Przed chwilą nagrywałem gameplay z innej gry, dlatego tutaj odwykłem troszkę od Binory Domain, którego grałem praktycznie tam godzinę czy półtorej, dlatego muszę chwileczkę się przyzwyczaić do tego celowania, jest ono troszkę inne. Ale jak chwilę się pogra, oczywiście, bardzo fajnie, przyjemnie, można się do tego tutaj przyzwyczaić. Ja sobie teraz rzucę granatem. Ok. Przedzieramy się dalej. Jeszcze ktoś z góry do mnie strzela. Mam nadzieję, że przeżyję. A jak nie, to pokażę wam właśnie akcję z apteczką. Tu widzę jakaś dodatkowa broń. Shock Troopers, fuck. Zmieńmy na ten nowo dostany karabin snajperski. I ściągajmy tych snajperów na balkonie. Ściąga trochę na boki. Trzeba się chwilkę przyzwyczaić. Ok, jednego odstrzeliłem, zaraz pojawi się drugi. Ale zmieńmy już na normalną broń. Ja widzę, że 30 sekund do końca tego gameplayu. Widzimy się w drugiej części tego filmiku, bo chcę wam pokazać troszkę więcej z gry, właśnie Binary Domain. Także oglądajcie ostatnie 30 sekund i widzimy się w kolejnej części. Na razie.